polskich miastach jest coraz mniej zieleni. Wokół tego problemu pojawia się coraz więcej konfliktów społecznych. Z doświadczeń Fundacji Sędzimira w trakcie wielu projektów, które realizowaliśmy w polskich miastach, wynika, że narzędziem, receptą, która może temu zapobiec, jest intensywny dialog. Intensywny dialog między urzędnikami, a mieszkańcami, a organizacjami pozarządowymi, który pozwala wypracować najefektywniejsze rozwiązania. Warto też korzystać z inspiracji z innych europejskich miast. Z Nantes, Kopenhagi, wybraliśmy się też na wizytę studyjną do Helsinek, w trakcie której staraliśmy się poznać narzędzia i konkretne metody stosowane w tym mieście. Wizyta studyjna to tylko element większego projektu Liczna Zieleń, który w sposób systemowy stara się zaadresować problem zanikającej zieleni miejskiej, opierając się na dialogu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, biznesem. One of the big ideas in Helsinki master planning during the last decades has been keeping the big wide green areas not to be built. So we have a strategy for the whole city, which is called the Green Fingers, and they go from north to south and attach the sea to the nature areas surrounding the Helsinki. And that will be also in our master plan that we are doing now, one of the main ideas of the master plan. I think that we do plan urban settings for people, and we cannot afford not to know how people really feel about in those places, how they use spaces, what kind of behavioral patterns do they develop. We need to collect information about that to be able to develop better cities that work not only ecologically sustainable way, but also that are socially sustainable. When the people can themselves tell it, how they feel, what they prefer, what are the threats, what are the possibilities, it gives us the tools. When we decide on planning, we can always say it. We have asked the people and we can show these opinions. W Helsinkach od kilku lat geoankiety są wykorzystywane do konsultacji społecznych, do podejmowania decyzji odnośnie zagospodarowania przestrzeni miejskiej. No i stanowią bardzo, bardzo dobrą inspirację, dobry przykład do tego, jak takie narzędzia internetowe wykorzystywać i jak to dobrze może działać, także w warunkach polskich. So GIS, just like other public participation GIS tools that are internet-based, are a very valuable tool if you want to widen the participation in the city. It allows you to collect large data sets from thousands of people with low cost, and you can provide several language versions. You can also get all your data directly in digital form, which helps a lot. But maybe most important is that if you start to collect data from inhabitants concerning their experiences and behavioral patterns place-based, then all the information is directly attached to certain places and certain planning or design solutions. So that, I think, guarantees the usability of that kind of data. Gerokartala, tell it on a map how it is. We decided it because we needed it. We didn't have any and there was no commercial application at that time. We also recognized that we have also other needs than only zoning or physical environment planning, but many kinds of needs, retrieving knowledge from local people about the neighborhoods and so on. And at that time we had knowledge of certain open source tools that could be possible to use, and that we got. And we know that it was not so expensive at all compared to many professional GIS programs, for example. We combined discussion tool and the map tool. It's not only questionnaire or survey that you ask people and then they don't know what happens to their opinions, but they can also themselves to
make searches or survey and analyze the data. What were the others saying also? It's not voting. There are only some people who are interested in saying their opinions, and most of people don't participate in this way. That's how it is. That is also the residents' evenings. Not everyone come there, or not even everyone vote. And now internet has opened us a new way, and whenever we start planning a new division, new parts of the city, we open a questionnaire where we people get a postcard to every household, and we kind of promote this questionnaire in the internet, where there's more information about it. Of course, in the postcard has some. Mm-hmm. And then we can show them some basic knowledge of their home surrounding. Of course, they are the most professional of this area, but we want to know their opinion. It's very important to hear from their mouth and their thinking of the area. And that's why we call them social values. We evaluate them but via this questionnaire, and we ask them to make with the faces smiling, middle, or depressed, or whether they like or not like, or whether they like some place has natural values, beautiful landscape, historical values, quiet and peaceful places, also these ugly places which need repairing, or the places where they feel threatened by violence or so. I think now we have the better view to what really people think there and what are their needs and hopes for this management plan. Projekt Liczna Zieleń powstał w celu przetestowania nowego narzędzia do udziału społecznego w zarządzaniu zielenią. Jest to narzędzie zainspirowane doświadczeniami fińskimi, przede wszystkim z Helsinek, gdzie geoankiety są stosowane na szeroką skalę jako takie narzędzie konsultacji społecznych odnośnie zagospodarowania przestrzeni miejskiej. W ramach tej geoankiety oznaczali miejsca spędzenia wolnego czasu wśród zieleni, miejsca ważne ze względu na istniejącą tam zieleń, ale także miejsca, które wymagają poprawy, gdzie zieleń jest zaniedbana lub gdzie tej zieleni zupełnie brakuje. Projekt był realizowany w trzech miastach, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. I przez 3 miesiące działania Platformy Liczna Zieleń zebraliśmy ponad 10 tysięcy oznaczeń od ponad 3 tysięcy użytkowników. Będziemy się starać wybrać czy wyłuskać z tych zgromadzonych danych takie informacje, które mogą być przydatne bezpośrednio dla instytucji utrzymujących zieleń albo planujących rozwój zieleni w mieście. Dzięki temu, że dowiemy się na przykład, które tereny zdaniem mieszkańców są niewystarczająco zadbane, będziemy wiedzieć, które obszary zieleni objąć większym monitoringiem i w miarę możliwości finansowych poprawić standardy utrzymania tych terenów. Informacje na temat, które tereny zielone są dla mieszkańców wyjątkowo wartościowe, będą argumentem za tym, żeby te tereny nadal utrzymać niezabudowane, żeby one nadal pozostały terenami zieleni. W geoankiecie też pojawiają się bardzo konkretne sugestie na temat lepszego zagospodarowania terenu zieleni. To również będzie przesłanka do tego, żeby tereny zieleni zagospodarować w taki sposób, żeby faktycznie odpowiadały potrzebom mieszkańców. Buduje to jakąś taką nić porozumienia, takie większe zaufanie pomiędzy właśnie mieszkańcami a Urzędem Miasta. Z jednej strony Urząd Miasta jest otwarty na głosy mieszkańców, również na głosy krytyki, a z drugiej strony mieszkańcy, mam nadzieję, dostrzegą w tym to, że dla władz miasta również istotne jest to, jakie oni mają potrzeby. Ułatwiając ludziom udział w wyrażaniu własnych opinii na temat zieleni, no też ich uwrażliwiamy w pewien sposób na tą zieleń. Zwracamy właśnie uwagę, zadajemy takie pytania, które nagle sprawiają, że oni zaczynają się nad tym zastanawiać, gdzie te wartościowe miejsca są, gdzie ja spędzam czas w miejscach zielonych, jak wykorzystuję tą zieleń okoliczną. Także na pewno ten walor taki edukacyjny, uświadamiający trochę, też takie narzędzie ma. Z naszych doświadczeń w tych
trzech miastach wynika, że jest duże zainteresowanie ze strony pracowników Urzędu Miasta czy na przykład Biura Planowania Przestrzennego. I oni są bardzo ciekawi, co mieszkańcy mówią, co chcą im powiedzieć przez tą geoankietę, jakie są wyniki, jakie dane udało nam się zebrać. Zieleń w mieście bardzo ładnie wygląda. Miasto nie jest takie szare, a ponieważ ja bardzo lubię sport, więc byłoby gdzie biegać, gdzie jeździć rowerem, przede wszystkim świeże powietrze. Fajnie by było, gdyby na przykład pani prezydent nasza zechciała zrobić takie mini parki w stylu angielskim, czyli z taką gęstą trawą, żeby można było sobie na tym usiąść. If I should guess, I would guess that there are between 100 and 200 green roofs in Helsinki at the moment. So every year more are coming up. People believe that there are a lot of benefits to be gained from green roofs, and there's a lot of scientific literature that shows that there are some benefits, like for example, stormwater management. Green roofs can play a role in the water management systems. They cannot perhaps fully retain the waters themselves, but they can play an important role in the system to avoid floods. A plant cover with the substrate and all the layers protects the roofing membrane. So the life cycle of the roof becomes 1.5 to 3 times longer than without the vegetation. Dachy zielone mają to do siebie, że mogą wodę deszczową po opadzie przynajmniej częściowo lub całkowicie przetrzymywać. Dzięki temu nie obciążamy kanalizacji miejskiej, a także nie wypuszczamy tej wody po prostu poza miasto na zewnątrz do ścieków. Dodatkowo możemy zwiększać różnorodność biologiczną i odzyskiwać tereny zabudowane budynkami. Jest dobra izolacyjność, która powoduje to, że domy latem się tak bardzo nie nagrzewają, a zimą się nie wychładzają. W Niemczech czy w Szwajcarii rozwiązania takie proekologiczne, zastosowanie zielonych dachów są dofinansowywane przez samorządy lub rządy. Idea zielonych dachów ogólnie w Polsce nie jest rzeczą zupełnie nową. Pierwsze dachy w Polsce zielone powstały w arkadach Kubickiego. Są też zastosowane na filtrach warszawskich, to ponad 125 lat temu. Natomiast takie większe zainteresowanie to jest czas naszego wieku i końcówki XX wieku, gdzie coraz częściej deweloperzy czy prywatni inwestorzy zaczęli stosować takie rozwiązania na swoich dachach.